Witajcie, z tej strony Onuj2, a to kanał Onuj Kielecki. Dzisiaj podsumowanie najkrótszego miesiąca w roku, a zatem lutego. Mimo to pojawiło się dość sporo informacji z Kielc, jak i z do wszystkiego także nie przedłużając, zaczynamy. Zaczynamy od Kielce dokładnie od położonej w jej południowo-wschodniej części Bukówce. Na głównej ulicy tego tej części miasta, a zatem Wojska Polskiego, trwa obecnie remont. Remont, który 6 lutego doprowadził do całkowitego zamknięcia fragmentu tej ulicy. Chodzi dokładnie o fragment pomiędzy pętlą autobusową a skrzyżowaniem z ulicą Klecką. Spowodowało to wprowadzenie objazdów zarówno dla aut osobowych, jak i autobusów. Tranzyt i tak już wcześniej miał inną trasę. Obecnie sugerowany objazd to droga wojewódzka nr 764, droga krajowa nr 73, droga ekspresowa numer S74 i droga krajowa numer DK, czy właściwie droga krajowa nr 74 i drogi lokalne od Górna do Daleszyc. Innym wariantem, ale tylko dla aut osobowych i autobusów, jest przez, przez Zagórze i Mójcze. Autobusy również właśnie tam dane są kierowane. Dokładnie tu mowa o dwóch nowych zastępczych liniach. Z11 jeździ za zawieszoną linię 11 jeździ do Borkowa i wariantowo do sukowa Babie za brak kursów w linii 33 do tej miejscowości. Z kolei Z25 kursuje za brak wariantowych kursów w linii 25 do ulicy Kleckiej. Tutaj jednak jest ciekawa sytuacja, bo ile Z11? jeździ do dworca czy od dworca autobusowego to Z25 zawraca na skrzyżowanie ulic Starnowskiej, Seminarejskich i Bohaterów Warszawy. Raz mi się zdarzyło to widzieć. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Obecnie utrudnienia będą trwały do odwołania. Przenieśmy się na południe województwa do gminy Bejsce. Tamtejszy samorząd planuje remont około 7,5 km dróg, koszt, yy, których koszt wyniesie 3,5 miliona zł. Dokładne odcinki wypisane są w linku w opisie, także zachęcam do zajrzenia tam, jeśli kogoś to interesuje. A jakbym zapomniał dodać link do opisu, to napiszcie w komentarzu. Będę wdzięczny. Z kolei w Starachowicach planowana jest dalsza rewitalizacja tamtejszego zbiornika wodnego zwanego Pasterniakiem. Tym razem wybudowana ma zostać trasa pieszo-rowerowa oraz taras widokowy. Planowana jest również wymiana i budowa nowego świetlenia. Nie ma jeszcze informacji co do konkretnej kwoty. Właściwie daty również nie ma konkretnej. Wiadomo, że to ma być robione w tym roku. A teraz bardzo ciekawy pomysł radnych miasta Kielce. Chodzi o plan budowy Trzech Wind w okolicy Dworca Kolejowego. Jednak skoro robi to miasto, to będzie to poza obszarem kolejowym. Mowa bowiem o zejściu od strony ulicy Sienkiewicza, od przystanku na Żelaznej oraz od ulicy Mielczarskiego. Na 2023 rok planowane jest postawienie tylko jednej z tych trzech wind i najprawdopodobniej będzie to zejście od strony ulicy Sienkiewicza albo bardziej poprawnie zejście od strony za, wschodniej, przepraszam, ulicy Żelaznej. Koszt ma wynieść około 3 miliony złotych. 6 lutego pojawił się wynik rozdania pieniędzy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie gminy i powiaty województwa świętokrzyskiego dostały łącznie ponad 244 miliony złotych. Ponadto Kielce jako miasto na prawach powiatu dostało kolejne 23 miliony. Lista projektów, które dostały pieniądze znajdują się w linku w opisie. Co ważne, łącznie samorządy województwa otrzymały ponad 900 milionów złotych na rozwój infrastruktury drogowej. Jeśli kogoś interesuje to, co dostały Kielce, to głównie tu chodzi np. o remont ulicy Klonowej czy pojedynczych skrzyżowań. Przenieśmy się teraz do gminy Gowarczów, która planuje wbudowanie nowego zbiornika wodnego. Szacowany koszt 9 hektarowego zalewu to 12-15 do milionów złotych. Powstać on ma w miejscu, miejscowości Ruda Białaczowska, która znajduje się na granicy województwa Świętokrzyskiego i Łódzkiego. Gmina będzie szukać finansowania lub dotacji państwowej albo unijnej, a same prace, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ruszyć mają na przełomie 23 i 24 roku. Przenieśmy się teraz do Nowej Słupi. 11 lutego doszło tam, jak również w okolicy Świętego Krzyża, do otwarcia Drogi Pamięci, którą upamiętnia wydarzenia w latach 1863-1864, czyli do Powstania Styczniowego. Dokładnie to ta droga składa się z siedmiu tablic postawionych w Nowej Słupi i na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Była jedna informacja drogowa w Kielcach, to teraz pora na kolejną i tym razem powodującą wiele emocji mowa oczywiście o remoncie ulicy Domaszowskiej i okolicy. I tym razem nie będę mówił jednak o fragmencie, o którym mówi się najwięcej, czyli o skrzyżowaniu Alei Solidarności i Tysiąclecia Państwa Polskiego, tylko o ulicy Żniwnej i Poleskiej. 11 lutego doszło do otwarcia już na stałe tych dwóch ulic oraz fragment ulicy Domaszowskiej. W związku z tym zmiany powrotne pojawiły się na trasach linii 8, 19 i 53. Jest to zawsze jakiś powiew optymizmu, że inwestycja idzie do przodu i wreszcie się skończy. Pozostajemy w Kielcach, choć tym razem powiem o zespole szkół elektrycznych, czyli popularnego Elektryka. Szkoła chce, by miasto sfinansowało tą wartą 20 milionów inwestycje. O co chodzi? Chodzi o hale. Będzie to hala dość podobna do tej aktualnej budowanej w Żeromie. Zobaczymy, czy miasto znajdzie pieniądze. Jednak już mam wrażenie, że odpowiedź znamy. I generalnie ta hala, jak ktoś nie wie, jak mniej więcej powstaje w Żeromie, czy na przykład m.in. jest w Słowaku, to jest hala trzysektorowa, która pomieści przynajmniej pięć grup w układzie zmiennym. Oczywiście nie pięć grup stricte na hali, w sensie na tej części, gdzie się gra na przykład w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę. tylko na przykład jeszcze na siłowni, czy jako nie wiem, rekreacja, czy jakkolwiek to nazwać, nie wiem, po prostu wystawią trzy stoły do ping-ponga i będą grać, coś takiego, o, to, o, to, o takie coś mi chodzi. Będzie to dość spora, dwupiętrowa, przynajmniej dwuko bardziej dwukondygnacyjna, powinienem powiedzieć, hala, czyli taka mniej więcej, jakie powstaje w Żeromie. I tutaj też już nie będzie dofinansowania, bo o ile ile Słowacki szkoła słowackiego dostała dofinansowanie unijne, a że romski dostał dofinansowanie państwowe, o tyle tu Elektry chce, żeby miasto w całości to sfinansowało. Wątpię, by tak się stało. No, także tak jak mówię, odpowiedź raczej znamy odnośnie tego, czy miasto ma pieniądze. Odpowiedź brzmi oczywiście, że nie. Pozostajemy na śródmieściu, choć teraz przenieśmy się na jego południową część, a dokładniej w okolicy skrzyżowania ulicy Karczukowskiej i Armii Krajowej. Znajduje się tam blok o adresie Karczukowska12, który ma nieciekawy problem. Jest tam mianowicie dość spory chaos prawny, którego są teraz yy, próby naprawy. Jednak czy do tego dojdzie, to obecnie jest niezbyt wiadome, bo jest po prostu to strasznie nieciekawa sytuacja, tak jak powiedziałem. Chce wykupić grunty pod blokiem w celu przypisania ich lokalom i tym samym wyodrębnić je, by, stali, by mieszkańcy tych y, mieszkań stali się właścicielami, bo obecnie jest to użytkowanie na zasadzie y, jakby użytkowania wieczystego, i to jest tam po prostu chaos prawny. Jak zacząłem czytać artykuł na ten temat, to po prostu się pogubiłem już, nie wiem, co tam się działo. Jest to właśnie tak niezwykle skomplikowana decyzja, zatem tutaj nie mam jednoznacznej opinii odnośnie tego, co zdecyduje miasto i czy to będzie poprawne, czy błędne. Po prostu stwierdzam, że to jest bardzo trudna sytuacja i tutaj nie chcę po prostu oceniać negatywnie z góry tego, co zrobi miasto, bo miasto powoli podchodzi do tego negatywnie. Ja po prostu stwierdzam, że okej, okay, ja nie mam całkowicie jakby znajomości prawnej, więc no nie chcę tutaj decydować, czy racja, czy nie. Więc po prostu zostawię to w kwestii miasta. Co uznają za tutaj za ważne, to będzie ich. Oczywiście, niedługo zostanie to, zostaną rozliczeni w tym roku czy w przyszłym roku. Nie ma to znaczenia. Ale tak jak mówię, w przypadku tej kwestii akurat nie chcę jakby zajmować stanowiska. Ym... Może oczywiście coś dziwnego wydarzyć, ale no nie chcę nawet tego brać pod uwagę póki co, bo przecież no też to nie możemy od razu zakładać, że musi się coś negatywnego wydarzyć, no chyba, że chodzi o pieniądze. Dodam jeszcze tylko na, na szybko, że w okolicy oczywiście znajduje się McDonald's, który w lutym został ponownie otwarty. Póki co opuszczamy Kielce i wyruszamy w kierunku Klimontowa, który znajduje się na drodze krajowej nr 9, czy w ciągu drogi krajowej nr 9. Montowany jest tam nowy fotoradar, który będzie robił zdjęcia nowej jakości. Jeśli ktoś mieszka w okolicy, to niech powie, ile osób wpada na ten fotoradar. Teraz przenieśmy się do Jędrzejowa, gdzie ma powstać nowa fabryka. Mieścić się ona będzie w podstrefie krakowskiej, specjalnej strefy ekonomicznej, a jej wartość to około 50 milionów złotych, z czego 10 milionów złotych ma być dofinansowana z Unii Europejskiej. Ma, być ona, ma ona dać zatrudnienie nawet dla kilkuset osób z okolicy, ale pierwotnie, znaczy na początku właściwie, ma dać dla 100 osób. I powierzchnia ma wynieść 10 000 m2 i oddać ma zostać do końca tego roku. 16 lutego potwierdziło się to, co było już wiadomo od pewnego czasu. Dowiedzieliśmy się wówczas, że w Kielskiej Poliklinice przy ulicy Wojska Polskiego powstanie trzeciej SOR w stolicy Województwa Świętokrzyskiego. Ostatecznie ruszył on 1 marca, a jeśli chcecie usłyszeć moją opinię generalnie o Poliklinice, czy o okolicy właściwie związanej z Polikliniką, to dajcie znać w komentarzach. Może zrobię za jakiś czas taki film. Egzekwo, najmłodsze miasto w województwie, a zatem Piekoszów, nawiązało współpracę międzymiastową z Porwo. mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem, które znajduje się w Finlandii. Do oficjalnego podpisania umowy doszło 17 lutego w tymże fińskim mieście. Z Piękoszowa przenosimy się w okolice Starachowic. Oficjalnie już wiadomo, że za dwa miesiące ruszy remont ulicy Leśnej i Szyba w Starachowicach oraz ulicy Starchowickiej w miejscowości Lipie. Łącznie mowa o ponad 2,5 km wyremontowanej drogi, czy drogi, która ma zostać wyremontowana, które obecnie jest w złym, albo bardzo złym stanie technicznym. Przewidziane koszty inwestycji to 5,8 miliona złotych, z czego 5,2 miliona złotych to dofinansowanie rządowe. Prace zakończyć się mają w przyszłym roku. Wracamy do powiatu kieleckiego, choć tym razem przeniesiemy się do Strawczyna. Budowana jest tam, warta ponad 3,6 miliona złotych inwestycja. Chodzi oczywiście o całoroczne lodowisko, które byłoby pierwszym tego typu w naszym regionie. Ponadto w ramach tej inwestycji powstaną jeszcze park linowy, plac zabaw, boisko do siatkówki, labirynt i wiele pomniejszych elementów architektury i infrastruktury. Dokładniej daty oddania inwestycji nie podano, jednak zapewne jeszcze w tym roku przynajmniej część z tej inwestycji zostanie oddana do użytku. Teraz możliwe, że bardziej kontrowersyjny temat. W planach jest likwidacja czterech szkół podstawowych w regionie. Powód jest dość prosty, albo właściwie była likwidacja czterech szkół, o czym zaraz się dowiecie. Powód jest dość prosty do tych szkół uczęszcza kilku bądź kilkunastu uczniów i nie ma sensu ich utrzymywać. Z tego też powodu trzy z planowanych placówek do likwidacji już na pewno zostaną zlikwidowane. Mowa tu o jednej szkole w gminie Łubnice, powiat Staszowski oraz dwie w gminie złota, powiat pińczowski. Czwartą placówką oświatową jest szkoła podstawowa w Zaleziance, powiat skarżyski. Gdzie rodzice walczą o zachowanie placówki. Tam dochodzi dodatkowo kwestia organu prowadzącego szkołę, bo wcześniej prowadziło ją stowarzyszenie, jednak niedawno szkoła przejęta została przez gminę, i teraz jest planowana do likwidacji. Tutaj chodzi również znacznie większa ilość dzieci niż w pozostałych trzech przypadkach, bo jest to około 50 osób. Ostatecznie, mimo głuchoty i niesłuchania się ludzi przez samorząd, który zostanie pewnie rozliczony albo nie, bo wiadomo jak to działa na wsi, szkoła pozostanie placówką czynną. W tym, tygodniu tym, oczywiście, jak ten materiał, w tym tygodniu negatywną opinię wydał zarówno kurator oświaty, jak i wojowoda Świętokrzyski. Tak więc czasami warto jednak walczyć o swoje. Z nowych orlików słynie głównie Gmina Morawica, jednak tym razem przeniesiemy się do Gminy Bieliny. To tam wyremontowane mają zostać dwa orliki, na co gmina pozyska rządowe fundusze. Mowa dokładnie o dwóch tego typu obiektach w siedzibie gminy, czy właśnie w miejscowości, gdzie jest siedziba gminy oraz w miejscowości Lechiowie. Le lechowie. <noise> Koszt dofinansowania to milion złotych, natomiast te boiska mają wyremontowane mają zostać w latach 24-25. Dodam tylko, że zostały one wybudowane dość niedawno, bo około 13 lat temu w okolicy 2010 roku. Pozostajemy w tematyce około sportowej 22 lutego otwarto po remoncie Stadion lekkoatletyczny znajdujący się na kieleckim Pakoszu. Korzystać z niego będzie można poza okresami zimowymi, w godzinach 8:21. Co ciekawe, by wejść na obiekt, trzeba wnieść opłatę. Jest to opłata miesięczna wynosząca 10 zł. Czy to dużo, czy to mało? Raczej mało, aczkolwiek, no wiadomo, kwestia wpłacania czegokolwiek nie jest w mentalności Polaków. Rozwiązanie dość interesujące, ale zapewne też dość kontrowersyjne. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Dodam tylko, że na początek kwietnia planowane są pierwsze zawody na wyremontowanym obiekcie. A teraz yy, ciekawy plan odnośnie elektrycznych ładowarek w Kielcach. Miasto chce bowiem stworzyć 44 stacje szybkiego ładowania, które znalazłyby się w 403 lokalizacjach. Ładowarki te mają ładować samochody elektryczne do 80% w 30 minut, co jest nawet niezłym czasem, aczkolwiek pewnie dałoby się lepiej. Dokładne lokalizacje nie są znane, choć znając Kielce, to 30 z tych 403 lokalizacji będzie w centrum lub na Śródmieściu. Czas pokaże jednak, jest to ciekawy pomysł i również jest godny pochwały, jak najbardziej. I nawet jakby było 30 tych ładowarek w centrum i na Śródmieściu, to żeby one chociaż były na, przy ważnych drogach, a nie żeby 10 z tych było na przykład przy Sienkiewicza. <grym> nie, jak zrobią chociaż jedną ładowarkę przy ulicy Sienkiewicza, to było po prostu będzie hit. To będzie kwintesencja Kielc. Jak na deptaku zrobię ładowarkę. A kończymy informacją o dwóch ulicach w Iście Stołecznych. Jest to oczywiście pół żartu, pół serio, ale chodzi o fragmenty ulic warszawskiej i krakowskiej. Fragmenty te mają zostać wyremontowane, na co zarezerwowano 5,5 miliona złotych, choć oczywiście nie tylko na te dwie ulice, o czym później powiem. W przypadku ulicy Krakowskiej, mowa o odcinku od ronda Hedy Szarego, a zatem w okolicy basenu, do ulicy Kaczmarka. Natomiast w przypadku ulicy Warszawskiej chodzi o odcinek od ronda geodetów do ulicy Witosa, czyli w większości jednopasmowy odcinek, czy jednojezdniowy odcinek nawet, bo tam pasy są po jednym w obie strony i nie nie powstanie tam druga jezdnia, przynajmniej póki co. W planach jest sfrezowanie starej, zniszczonej nawierzchni, i zastąpienie jej nową, zupełnie świeżą nawierzchnią, która będzie dodatkowo wzmocniona. Takiemu zapiegowi powinna zostać poddana inna część ulicy Warszawskiej, ale mniejsza. W ramach tych 5,5 miliona złotych wyremontowane mają zostać również fragment ulic Masalskiego, Szczecińskiej i Hipotecznej, jednak za priorytet uznano remont ulicy Krakowskiej i Warszawskiej. Aktualnie miasto szuka wykonawców tych robót i to, są zarezerwowane pieniądze na ten rok, na przyszły zarezerwowany jest 4,5 miliona złotych i na kolejne drogi. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak. Zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie dostać na dłużej, zachęcam do suba. Film o S74 przez miasto się niemiłosiernie przedłuża, co było spowodowane już nie tylko warunkami atmosferycznymi, ale i moją chorobą. Także mam nadzieję, że uzbroicie się w cierpliwość i poczekacie jeszcze te dwa trzy tygodnie. Zależy też, jak będę miał czas, aczkolwiek myślę, że w przyszłym tygodniu pójdę nagrać końcówkę, bo zostało mi około 1,5-2 km gdzie tam tak naprawdę jest niewiele do pokazywania więc teoretycznie mógłbym nawet już ten materiał, który obecnie mam mógłbym już publikować ale to byłoby bez sensu, no bo cała droga to cała droga a że nie jest długa to jestem w stanie to nagrać także obecnie jestem w okolicy ulicy Olszewskiego gdzie po prostu nagrywałem to w momencie, gdzie były ujemne temperatury i to dość mocno zwłaszcza z tym wiatrem, to było dramatyczne Przynajmniej dla mnie, oczywiście. Także mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, fajnie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.